Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Kilka dni nie było odcinków, nie miałem tak naprawdę czasu, później za bardzo chęci, no i też nie było co robić na tych kontach, bo jednak no ostatnio były odcinki praktycznie codziennie coś tam robiliśmy, no i trzeba było zrobić jakąś taką niewielką przerwę. Wracamy na druida, więc zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie, jeżeli chodzi o lożki, bo parę rzeczy mam w planach. Na wstępie standardowo, zostawcie kciuka w górę. To co mówiłem na ostatnim odcinku z Paladyna, że tych kciuków w górę zostawiacie około 2-3 razy więcej, jeżeli o tym powiem na początku, więc zapraszam po prostu do zostawienia. No i co tutaj się zmieniło na tym druidzie, zanim przejdziemy do lochów na szybko, aurę mamy 5,5 już prawie, także dosyć nieźle. Jeżeli chodzi o arenę, no to tak jak mówiłem, zmieniłem taktykę w porównaniu do wojownika i teraz przede wszystkim kupuję ulepszenia, a dopiero później będę kupował skipy i nie idzie to źle. No na ten moment brakuje mi tak naprawdę 3 razy ozłocenie, tutaj i przyspieszenie tutaj na potworkach, więc te 4 skipy, no dzisiaj te 4 ulepszenia, dzisiaj niestety dostałem skipa, tak więc no niedobrze, no ale co zrobić. I później no wiadomo, jak kupię te wszystkie skipy, no to później platynki i później już będzie można kupować, jak kupię te wszystkie ulepszenia, to później platynki i będzie można kupować już skipy. Zawsze mi się to myli, no ale nieistotne, więc jako tako to idzie, no dlatego też nie mam jakiejś tam, nie wiem, zatrważającej ilości run powiedzmy, no bo mimo wszystko jednak te ulepszenia preferuję na ten moment, bo później się to jakby odrobi, nie? Kupując skipy, mając już te ulepszenia, no to wiadomo, więcej ci to da przez ten tydzień skipa i tak dalej, no to jest jakby logiczne, byleby do E70 i później już do E100 dosyć szybko to pójdzie. Kolejna sprawa, no to mam już ekwipunek do Golda 50%, już go zdobyłem przed eventem Golda, bodajże w piątek właśnie przed robieniem mawki, tak więc nieźle, no bo już sobie wycisnąłem ile mogłem. Tak samo tutaj wierzę na 76, podejrzewam, że mogę jeszcze bardziej, ale to okaże się może dzisiaj, a może tam kiedy indziej, no nieistotne. W każdym bądź razie, no mimo wszystko po prostu tego golda chcieliśmy wycisnąć z tego eventu i jak najwięcej. Co my tu jeszcze mamy? Twierdza jest dosyć ciekawa, no będę chciał ją na pewno na 14 zrobić do piątku, bo teraz będą skarby lasu, żeby przez te 3 dni eventu sobie zdobyć surowce na kolejny poziom, czyli już 15, zrobić tą twierdzę na 15 i potem już tylko i wyłącznie salkę maksować, dlatego też zbieram surowce, żeby właśnie czwartek, może maksymalnie piątek przed awką, żeby ta twierdza na 14 stanęła. No wiadomo, będę musiał skipnąć, no ale trudno, no i po prostu dzięki temu będę miał tych surowców więcej właśnie z eventu i tak jak mówię, no potem twierdza na 15 i potem już tutaj z kółka ze wszystkiego zbierać sobie, żeby tą salkę zrobić na 15 i będziemy mieli czarne kamyczki. Tutaj o, nawet nie zauważyłem, że już mogę serce robić, a dopiero chyba niedawno z tego co zauważyłem, bo dopiero co zebrałem te dusze dzisiaj rano. Więc mogę już to serce sobie machnąć na 11. No i tutaj traktor i trener na 10, więc też nieźle to idzie. Dobra, co mamy dalej? No jako gildia też radzimy sobie całkiem nieźle, chyba na ten moment cały czas top 1 serwera, chociaż niektóre gildie się tam zbliżają do nas. Mamy 188%, dzisiaj nam wyprawa już nie siadła, pierwszy raz od początku serwera w ogóle nam coś nie siadło. Natomiast no jak wszyscy dołączą i będzie taka aktywność 100%, to raczej ta wyprawa siądzie, nie powinno być z nią problemów, więc te 190% raczej przekręcimy jak nie dalej. Co tutaj na serwerze się podziało generalnie? No jeżeli chodzi o tych druidów, to tak, Rotax 270, więc bardzo, bardzo ładnie. Boruciak 269, więc też praktycznie na równi są ze sobą. Turor, który już tam pewnie wiecie, dostał bana już jakiś czas temu, bodajże za handel kontem, tam też do mnie dochodziły linki do aukcji, że tam wystawił to konto, on podobno o tym nie wiedział i tak dalej. Nie wiem, nie chcę się na ten temat wypowiadać, jak nie znam sytuacji, a tym bardziej nie chcę robić całego odcinka 10-minutowego poświęconemu temu, że ktoś dostał bana, no bo to też takie moim zdaniem no bez sensu, po prostu dostał i tyle, tak, jest bez gildii. No i jak chce Turor wyjaśnić, to może w komentarzu, jeżeli to ogląda, to tam jakby jego wola. Tak więc okej, kto tutaj jeszcze jest? Jeszcze jest Konop też u nas w gildii, który też ładnie tym druidem ciśnie, o tutaj dokładnie, 262 level. Tak więc no naprawdę też mu ładnie idzie. No dzisiaj chyba Konopa prześcigniemy, przynajmniej taki jest plan, no ale tutaj do Rotaxa i do Boruciaka raczej będzie ciężko, żeby im zagrozić. No ale wiadomo, popróbujemy sobie. Tak więc tak wygląda topka. Tak jak mówię, no gildia raczej jesteśmy cały czas top 1. Tutaj jeszcze jest Zjednoczeni, to jest gildia, która jakby nie było od samego początku, jest bardzo blisko z nami, to raz, a dwa, o w ogóle chyba no w rycerzach ich przegoniliśmy, także spoko. A jak tutaj Redemptions, jeżeli chodzi o rycerzy, no oni mają więcej o 3
trzech chyba, tak? Tak, dokładnie. Więc tutaj zjednoczeni, no spoko, że jakby cały czas tym samym stałym składem sobie cisną i są bardzo na równi z nami. Bardzo jest ten poziom wyrównany. No tutaj Redemptions, była jeszcze Gildia Paczkomat, jak pewnie wiecie z filmów tam poprzednich z Druida. No ale niestety Gildia Paczkomat, można powiedzieć, że zniknęła. Z tego powodu, że zrobili fuzję po prostu z Redemptions, zrobili fuzję, no i wszyscy najsilniejsi poszli do Redemptions, także teraz oni są praktycznie na równi z nami, no średni mamy większy, ale generalnie no bardzo się wzmocnili dzięki temu, no nie wiem, fuzja po miesiącu serwera, dla mnie trochę lipa, no ale co zrobić, no różne decyzje ludzie podejmują, nie mi to oceniać. Okej, jeżeli chodzi o ranking pupili, no to jesteśmy na 11 pozycji, byliśmy chyba z 2 dni na pierwszej, później wczoraj przegraliśmy tak naprawdę dwie walki, zrobiliśmy 3-2, no i spadliśmy tutaj na 5 albo 6, dzisiaj zrobiłem 5-0, ja jestem na 11, więc też ciekawa sprawa, no ale co zrobić, no taki jest ranking pupili. Na S38 mieliście jakby przykład, że chyba przez pół roku z małymi tam wyjątkami byłem właśnie na top 1, a teraz już potrafię codziennie po jedną, dwie walki przegrywać z o wiele słabszymi przeciwnikami, tak, jeżeli chodzi o te pupile, więc jakby no nie ma to najmniejszego sensu. Nie da się w pupilach być od początku do końca top 1, to akurat zauważyłem i jakby nie ma co. I co jeszcze ciekawe, jeżeli chodzi właśnie o te pupile, no to tutaj niestety bardzo zepsułem. W czwartek była do złapania siedmiornica, ja ją miałem odblokowaną, ale że był event golda, to po pierwsze, od piątku oczywiście, no a druga sprawa była taka, że po prostu ja w czwartek nie miałem za dużo czasu, to na szybko tą mawkę przeklikałem jakoś tam koło 12, 13, coś w tym stylu, no i niestety totalnie zapomniałem o siedmiornicy. Totalnie ją zapomniałem złapać, no ona była dostępna dopiero po 18, więc no zepsułem, strasznie zepsułem. Tak więc teraz stwierdziłem, że muszę lecieć w Kroxa, no i z tego Kroxa na Koniksa, nie, przepraszam, nie na Koniksa, tylko na Małżona, bo ten Małżon no jest jesień, więc go jakoś złapię, tam myślę, że około 70 Krox powinien go ubić, no i po prostu później z tego Małżona będę chyba musiał lecieć na Szlałwęża, nie, więc no słabo jeżeli chodzi o PvP, trochę tych karmień na pewno stracę, no ale co zrobić, no przez moją tak jakby moje niedopatrzenie coś takiego się stało, no ale trudno, no i też dlatego ten Krox jest na 5-8, bo jakby już go nie karmiłem kilka dni, tak naprawdę czekałem na tą siedmiornicę, no a teraz jednak stwierdziłem, że czekać tydzień bez sensu, no i znowu zacząłem tego Kroxa karmić, dlatego że on teraz nie ma tam około właśnie 65 poziomu, 69 i tak dalej, tylko jest dosyć słaby, no ale co zrobić, no jedzonek mam dosyć sporo, więc no jakoś się to nadrobi, mówię, no na S38 jest idealny przykład, gdzie byliśmy top 1 praktycznie cały czas, tam mówię, no wiadomo, że nie dzień w dzień, ale były jakieś tam wyjątki, ale generalnie siedzieliśmy na tym top 1 praktycznie non stop, no a teraz już potrafimy przegrywać z ludźmi, którzy byli top 40 i tak dalej, więc no te pupile niestety takie są. Grunt to łapać wszystko, no jak widzicie ja tutaj mam 41, Kierao też ma 41, nikt inny tyle nie ma z tego co widzę, więc tych pupili jeżeli chodzi o ilość pilnujemy, także te statystyki mamy, więc jest git. Dobra, 8 minut minęło, więc dosyć sporo, tutaj sobie walniemy port, żeby już mieć to z głowy. Druga sprawa jest taka, że po prostu zabiłem tutaj 2-13 piętra wczoraj, zapisałem sobie te walki, więc to wam pokażę na koniec, no ale chyba wchodzimy od razu tutaj do tego 13 piętra i coś tutaj będziemy próbować. Runkę w broni mam 9%, broń sobie zmieniłem na jedną statę, no jak widzicie rozrzut nie jest jakiś, nie wiem, wybitny powiedzmy, no ale też nie jest najgorszy, tak więc no myślę, że nie ma co, no widzicie, no mógłby być na pewno lepszy, ale nie wiem czy jest sens szukać, także chyba sobie po prostu odpuszczę. No my tutaj musimy przede wszystkim unikami tutaj rozegrać i po prostu tą walkę z tym motu podbijakiem wygrać. No bo to jest wojownik, więc jednak mimo wszystko raczej tymi unikami powinniśmy co nieco tutaj ugrać. Rotax ma w swoim opisie tak jakby wszystkie lochy jak tam stoi obecnie. No widzicie, bardzo bliska próba tam była, więc dzięki temu widzę, że on po prostu stoi na 10 w tym 13 piętrze. Tak więc no wychodzę z założenia, że jednak my także powinniśmy mimo wszystko tego motu zabić, po prostu pokonać. No i tego 10 powinno nam się udać, po prostu powinniśmy dobić do 10, tak? No i na tym 10 na pewno jakiś tam przystanek będzie, bo jednak jak zawsze powtarzam, że ten woj 8, 9 i 10 one są rozbieżne od siebie, także nie da się pokonać jednego za drugim, tylko jednak potrzeba tego czasu. No w tym wypadku akurat, no ten serwer jest bardzo szybki, to jest chyba mój pierwszy serwer, gdzie jakby od samego startu nie trzeba ulepszać pachołków za golda, więc tego golda całego możemy pakować, czy to zwierzę, czy właśnie z eventów i tak dalej, całego możemy pakować w siebie, więc te statystyki no naprawdę idą fajnie, więc no też te lochy o wiele szybciej jesteśmy w stanie pokonać, jakby nie było. No okej, tam taka jedna dosyć bliska próba.
Więc wydaje mi się, że tak jak mówię, jest on mimo wszystko do zrobienia. No ale czy się uda, no to zobaczymy. No powiedzmy, że z 200 grzybów na niego zużyjemy. Jeżeli nie, to spróbujemy coś tam w strefie mroku, coś tam podziałamy, no i jeszcze ewentualnie do niego sobie wrócimy później. No ale to zobaczymy, tak? Odblokował nam się też dzisiaj nowy loch, jeżeli chodzi o strefę mroku. Sorki. Tak jak mówię, no odblokował nam się loch chyba piramida, czy ten wcześniejszy, już teraz nie pamiętam nazwy, zaraz wam tam pokażę, jak już sobie na spokojnie wbijemy. W każdym bądź razie, no myślę, że tam też jesteśmy w stanie coś podziałać. Obecnie w tym wulkanie całym mamy maga, więc no to z tym magiem na pewno jest ciężej w takiej strefie mroku niż z jakimś wojownikiem czy zwiadowcą. No bo wiadomo, no unikami nie oszukamy, Kunegunda nie oszuka, więc to jest to, o czym zawsze powtarzam. No kurde, znowu tam jakaś bliższa próba była, chyba 2 miliony. No mówię, no nie jest do zrobienia, nie? Jakby siadło naprawdę dużo uników, a jesteśmy, mamy 50% na unik, więc jest to jakby do zrobienia. No to wydaje mi się, że ten motu by padł. No prawdę mówiąc, liczyłem na to. Podejrzewam, że jakbyśmy rozrzut mieli większy, to on już by siadł. No ale co zrobić? Co zrobić, no jak ten rozrzut jakiś taki wybitny nie chce nam po prostu się pojawić. Może tutaj chwilę porolujemy i poszukamy. No ale wiecie, no trafić z runą. Runa to tam palicho, bo jednak runę sobie podmienimy na tę 9%, no ale musi być broń z runą, no i musi być, o, z fajnym rozrzutem, na przykład coś takiego. No co prawda tracimy 10 średnich, ale mimo wszystko, no zobaczcie, że ogień 9%, więc nawet nie trzeba podmieniać, no i ten rozrzut jest taki niezły. Dobra, może to zrobimy, no jak za te 10 średnich, to jakby nie ma tragedii, odzyskamy sobie klejnot w ten sposób, zrobimy to razy 2, niech będzie. No i dobra, teraz sobie do niego wejdziemy i powiedzmy, że jeszcze te niecałe 200 grzybów spróbujemy. No 200 średnich, w sensie 200 ten maksymalny rozrzut większy, no to na pewno swoje zrobi, nie? Tak mi się wydaje, mimo że te 10 średnich straciliśmy. No ale zobaczymy, no jakby trafiła się taka próba 2 miliony albo te 800 tysięcy, co była na początku, to chyba z takim większym rozrzutem byśmy to zrobili, nie? Bo jednak ta walka podejrzewam, że opierała się na tym, że właśnie oprócz wielu uników tam też były dosyć wysokie obrażenia z naszej strony. Także no zobaczymy, zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. No liczę, że go pokonamy, nie ukrywam, ale tutaj z tego co widzę, nie jest to wcale takie proste. No i szkoda, no myślałem, bo jednak ten event Golda, wiecie, 3 dni, więc jednak myślałem, że podbijemy te statystyki, no i coś tutaj podziałamy. No jak sami widzicie, jest z nim problem i to wcale nie mały. Dobra, na razie stop, wrócimy sobie jeszcze do niego na spokojnie. Może tutaj jeszcze wierzę, tutaj ten hemoridor, czy my jesteśmy w stanie zrobić? Jesteśmy, i to nawet praktycznie od razu coś do kociołka. Tego drugiego chyba też jesteśmy w stanie zrobić, to jest trollowe trio. Dokładnie, no i wbiliśmy level, więc też spoko i od razu mamy jakiś epik. Co prawda nie jest on wybitny, ale może służyć do kibelka, więc jest git. Dobra, więcej tu raczej nie podziałamy. Na razie sobie nie będę tutaj nic robił, tylko skupimy się na tej strefie mroku. Świątynia Zimnej Krwi, dokładnie. Ten loch nam odblokował się dzisiaj rano, bo wykopałem po prostu kluczyk, więc wydaje mi się, że tutaj może coś byśmy byli w stanie zrobić, chociaż no pierwszy to jest wojownik i już tam jakiś opór nam stawia niestety. O, tam bardzo bliska próba. No ale też niestety nie udało się go pokonać. 261 level wbiliśmy. No tak 265 dzisiaj bym chciał wbić, ale no jak widzicie, wcale to nie idzie tak łatwo. No wczoraj te 13 piętra nam się udało pokonać, więc mimo wszystko no troszkę nam expa wpadło za to, no bo to 13 piętro jednak daje dosyć sporo. Tam przeważnie 2 levele. Dobra, udało się go pokonać. Co my tu dostaliśmy? Coś na wszystkie cechy. No na razie będziemy odkładać na bok. Ja już dzisiaj rozmontowałem u Kowala właśnie po to, żeby mieć miejsce na odcinek. No ale jeżeli się nie uda, jakby, jeżeli będziemy mieli pełny ekwipunek, no to będziemy musieli coś tam posprzedawać, no to już trudno. Chociaż no sami widzicie, że nie jest to wcale jakieś łatwe, nie? Nie pada to jedno za drugim. Tak więc no trudno, no ale zobaczymy. No jeszcze troszkę poklikamy, to także jest zwiadowca. No jakbyśmy trafili na maga, to już raczej sobie po prostu odpuszczę. Raczej nie będziemy tutaj próbować klikać, no bo to jest jednak cięższa sprawa, no i wypadałoby się po prostu przebrać, nie? Fajniej, lepszy epik, w sensie no, lepsze epiki i tak dalej. No wydaje mi się, że na pewno by zrobiły robotę, bo na ten moment no to jest dosyć duże marnotrawstwo grzybów, jednak klikać to po prostu i tak liczyć na idealną próbę, gdzie się przebierzemy, no i to padnie po prostu po chwili. No ale też z drugiej strony Rotax się nie przebierał chociażby, czy tam Boruciak powiedzmy, no a mimo wszystko te lochy mu padały, więc po prostu musiał dużo grzybów na to wydać, tak mi się przynajmniej wydaje. No i dobra, tutaj mamy jakieś buciki dla maga i są one dosyć dobre, bo dają mu 66.
Także możemy tutaj cyk sobie odzyskać ten klejnot. No Maguś, jak widzicie, no jeżeli chodzi o klejnoty, jest lipa, no bo jednak wszystkie bierzemy dla siebie raczej, takie lepsze. No ale tam jakoś w międzyczasie się go też na pewno ozdobi, powiedzmy, w te klejnoty. No bo ja jednak staram się, żeby towarzysze, zanim będą mieli czarne, to jednak się staram, żeby miały... Te pachołki miały na swoją główną statystykę po prostu, nie? Tam raczej na HP im się staram nie dawać, no chyba że właśnie nie mam żadnego, tak jak w przypadku Magusia, no to wtedy im tam jakieś na HP sypnę. Dobra, kolejny pad, więc spoko, jakoś to idzie. Mamy coś na siłę, zobaczmy, czy to jest w ogóle opłacalne. No 32, tak więc no to już spoko. No tak od 30 myślę, że opłaca się podmieniać te klejnoty, więc dobra, temu też zamienimy. No i dobra, i mamy upadłego mnicha. Upadły mnich to jest zwiadowca kolejny, więc też może by się udało go tutaj pokonać, przynajmniej taką mam nadzieję. Powiedzmy do 700 na niego, jeszcze wejdziemy na tego maga, tam w tym wcześniejszym lochu, bo jeżeli ta świątynia tak idzie dosyć nieźle, to może i tego maga by się tam udało kliknąć, no i wtedy ten wulkan już zamknąć całkiem. Taką mam przynajmniej nadzieję, no a zobaczymy jak to wyjdzie. Więc dobra, no jeszcze sobie tutaj wejdziemy, tak jak mówię, no do tej lawy, nie strumień lawy bodajże to się nazywa, no i jeszcze na pewno do tornada, nie, bo tornado też tam na pewno jako tako popada, więc też spoko będzie tam sobie zajrzeć. No jak widzimy, ten upadły mnich już nie chce. Dobra, zobaczmy tutaj tego żywiołaka. No tak jak mówię, to jest mag, no i nie wiadomo, czy on by był faktycznie do zrobienia, czy jednak jest za mocny jeszcze. Zobaczmy jak to w ogóle wygląda. No tutaj lipka, zobaczmy teraz, okej, tutaj im zrobili 6, Kunegunda ile? No Kunegunda 2 jakby nie było. No i my tutaj też, słabo te próby wyglądają, no ale to musi siąść, no to jest jednak strefa mroku, to jest jeszcze większe RNG niż właśnie ta strefa światła, bo tutaj oprócz tego, że musi siąść nam, no to jeszcze musi siąść pachołkom, nie, więc to wcale nie jest takie proste. No a tutaj w magów, no to wiadomo, najlepiej wszystkie ciosy krytyczne z każdej strony, powiedzmy, ze strony maga, zwiadowcy i tam wojownika. No i wtedy ten żywiołak raczej by padł, no tam była próba 1,5 miliona, więc bliska. No ale widzicie, no dosyć ciężko. Dobra, powiedzmy jeszcze 20 grzybów na niego, bo już zużyłem chyba 100 mniej więcej. No i jeżeli nie chce on upaść, no to nie ma co dalej go tutaj męczyć. 600 grzybów dokładnie zostawiamy. No i okej, lecimy tutaj do tego tornadka. No i to tornadko wydaje mi się, że powinno jako tako padać. No zresztą sami widzicie, że jest nieźle, także będę tutaj musiał zaraz sobie ekwipunek opróżnić dokładnie. No i czy my mamy coś? Mamy pas, okej, czyli pasek możemy sobie 2 miliony, więc całkiem sporo. Co my tutaj jeszcze mamy? Broń, tutaj jakiś ten wisiorek, tutaj cyk, no i tutaj buciki. 10 milionów nam się uzbierało, 2400, dobra, więc teraz lecimy sobie tutaj w HP do 2100, powiedzmy, jeszcze 3. Dokładnie, no i teraz możemy jeden tutaj właśnie w tą inteligencję wmachnąć i dobra, lecimy dalej, zobaczymy, no 2, 6, 3 chyba dobijemy, dokładnie, dobiliśmy, więc git. Tutaj znowu coś, ale nic do wiedźmy, więc na razie ignorujemy i lecimy dalej. Spróbujemy tutaj no docisnąć jak najwięcej i jeszcze powiedzmy z 250 grzybów sobie zużyjemy na właśnie to 13 piętro, może się uda, troszeczkę się tam będę łudził, no ale spróbujemy. Chociaż zobaczcie, no to tornado już nam wcale duże expa nie daje, więc levela raczej nie dobijemy na nim. No ale dobra, no można coś tam spróbować, okej, kolejny raz zapchany ekwipunek, a wiedźma w ogóle pierwszy czar nam dała. Jest to czarna, dodatkowe punkty doświadczenia, więc ja mam tutaj zaczarowany hełm do awki po prostu. No ale nieźle, jako pierwszy czar całkiem spoko, no wiadomo, że tam rękawice, broń albo nie wiem, dodatkowe piwko chociażby byłoby lepsze, no nie oszukujmy się, no ale lepsze to niż nic, zawsze mógłby wylecieć nam tam czarna talizman, który nam daje dodatkowe przedmioty z awki, nie? Więc jakby nie jest to tam nie wiadomo jak złe po prostu. Dobra, no lecimy dalej, jeżeli chodzi o to tornado. No pół levela wbiliśmy, więcej chyba nie damy rady, kto to jest mag. No z magiem też tutaj zauważyłem, że w tym tornadzie nieraz są problemy. On tak nie pada wcale od razu, powiedzmy, tylko jednak troszkę się z nim tutaj musimy pomęczyć. No ale dobra, zobaczymy. No jeszcze powiedzmy, że jeszcze 100 grzybków do 400 i później 250 na właśnie tamtego, jak on miał, motu z podbijakiem bodajże. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o te lochy na tym druidzie. No coś tam zrobiliśmy, nie jest to wcale wybitne, nie oszukujmy się. No ale jednak no co, no teraz przestój, teraz będę się głównie skupiał właśnie na tej
na tej tutaj twierdzy, żeby to jakoś fajnie rozwinąć, no żeby ta 15 salka jakoś w miarę szybko wleciała, no bo to jednak wiecie, to już nie moje takie, załóżmy, dla mojej postaci korzyść, tylko generalnie dla całej gildii, więc no przydałaby się ta 15 salka jak najszybciej. No i co więcej, i później będziemy jakieś tam lochy dalej próbować, nie? Jednak mimo wszystko no nie idzie to wcale tak łatwo, widzicie, że jednak na to ta strefa mroku daje tam około pół levela za przeciwnika, no ale jednak też trzeba dosyć sporo się naklikać, żeby ona padła, jakby nie było, także to wcale nie jest takie dobre. Okej, no zobaczcie, że prawie tutaj ten level wbiliśmy, jeżeli chodzi o to tornado, no ale tu już mamy jakiegoś wojownika, z którym jest ciężej. Okej, mamy 400 grzybów, coś nam tu poleciało, nic nam nie poleciało z tego co widzę, dobra, no więc wracamy do tego motu z podbijakiem, tu jeszcze punkcik w inteligencję niech nam pójdzie. No i ten motu z podbijakiem, może uda się go pokonać. A, jeszcze wieżę mieliśmy. Czy ta wieża jakoś w miarę szybko padnie? Okej, padła w miarę szybko. Kolejna też, dobra, git. Zapomniałem w ogóle o tej wieży, mówiąc szczerze, że ją tutaj jeszcze miałem delikatnie sobie podociągać, no tak na 80 poziom chociaż, ale tutaj już widzę, że nie pada wcale tak szybko, no wiadomo, ona by jeszcze padła, ale dobra, nieistotne, no mi się najbardziej zależy na tym motu, bo bodajże wbilibyśmy 265, jakby on padł, tak mi się wydaje, bo tam około 2,5 levela chyba nam powinien dać, pewności nie mam, ale po prostu coś koło tego, dobra, to dajemy tu, to są na wszystkie cechy przedmioty, więc nawet nie ma sensu sprawdzać, no i okej, mamy maskę kota, więc lecimy na tego motu. A, jeszcze mamy troszkę statystyk, w sensie trochę golda na statystyki, to też możemy dać, cyk. No i dobra, próbujemy go, liczę, nie oszukujmy się, liczę na to, że uda nam się go pokonać. Na pewno będzie to, no miłe, nie? Jakby nie było. Bo jednak to 13 piętro, tak jak mówię, daje bardzo fajne ilości expa. No i tutaj biorąc pod uwagę, że jesteśmy tym zwiadowcą, jakby nie było w tej masce kota, no to jesteśmy w stanie oszukać tego wojownika dużą ilością uników. No i jesteśmy w stanie go tutaj kliknąć, no ale to się oczywiście okaże. No fajnie by było, nie? Także zobaczymy. Co tutaj więcej na tym druidzie? No tak jak mówię, no na razie plan jest taki, żeby tą twierdzę po prostu sobie docisnąć, no bo teraz skarby lasu, no to wiadomo, żeby tą twierdzę już na 15 stanęła, no bo dzięki temu tam wiadomo, z kostek, z koła będzie nam leciało dużo surowców dość, no i będziemy mogli się już skupić na podbijaniu tej salki, zobaczymy czy nam to wyjdzie. No tak naprawdę najcięższe jest to, żeby teraz nam do piątku tak naprawdę, żebyśmy uzbierali surowce na tą 14 twierdzę. No myślę, że jest to do zrobienia, no ale to wiadomo, jeszcze się tam zobaczy co i jak, zobaczymy jak to wyjdzie, bo tutaj ostatnio kontr też za bardzo nie robię, tylko raczej tak z takimi randomami coś tam sobie, jeżeli chodzi o te ataki, więc no nie dają one super dużo, także jednak też głównie się tutaj teraz już zaczynam skupiać na tym, żeby no jednak kółko i kości mi dawały te właśnie to drewno i kamień. No ale mówię, no zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. Padł, dobra, mamy 265 level, super. Czyli cel na odcinek jakby nie było wykonany, tak? Mamy też jakiś epik od razu do kibla, więc super, na dwa dni już mam z głowy. Nie będę musiał szukać. No i co więcej, czy my jeszcze tu coś chcemy? No levela chyba kolejnego nie wbijemy, także chyba już odpuszczę, tak? Chyba odpuszczę, bo jednak mimo wszystko no zrobiłem wszystko to, co chciałbym zrobić, jakby nie było. Także git, no jeżeli chodzi o pupilę, to tutaj Kulkona raczej, biorąc pod uwagę, że ledwo Rybzora pokonałem, to Kulkona raczej w tym tygodniu nie złapę, dopiero za tydzień. Lisorożca może, wydaje mi się, że jest na to szansa, ale to się zobaczy, bo to w środową noc, czyli pojutrze. Tutaj mamy Kamolaka, no to jest niby wojownik bodajże, ale chyba też będzie ciężko. Przepałkę to złapę, już ją pokonałem w czwartek. No i tutaj w tej wodzie no będę musiał tego Koniksa, chyba do soboty uda mi się złapać, w sensie pokonać, no i złapać, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, pokażę wam jeszcze na szybko te walki, czy mi się tutaj zapisało, nie zapisało mi się, ale mam nadzieję, że uda się to jakby odzyskać. Poczekajcie, weźmiemy na przykład tutaj Turora, machniemy go, zapiszemy walkę, cyk. Co tutaj jest, dobra, to od razu wam pokażę, żeby po prostu wiecie, już nie musieć jej zapisywać, bo to tylko na odcinki zapisuję, tam dla mnie to jest, wiecie, wszystko jedno. Zobaczcie co to musiała być za walka, że on nas zczyścił na samym początku z HP, a my tutaj ile teraz musieliśmy uników zrobić, no przecież to jest jeden hitek i on nas zabija, więc my tutaj musimy zrobić od groma uników. No i też to co mówiłem, że właśnie dosyć mocne hity, no tutaj za 7 milionów i tu prawie za 8.
No właśnie, no to jest piękno zwiadowcy, że bardzo nam się udaje szybko pokonywać przeciwników, których na przykład, nie wiem, takim wojownikiem no długo byśmy nie pokonali, nie? Jakby nie było długo, długo by oni nie padli. Dobra, może ktoś w ogóle policzyć, jeżeli chce, już tu nie będę drugi raz odpalał, możecie policzyć, ile zrobiłem uników z tym motu, bo to dosyć ciekawe. Tutaj mag, na którym staliśmy, no naprawdę bardzo dużo, już nawet magowie podają, na przykład Son z o wiele niższym levelem, udało im się go pokonać, no a mnie tutaj jako zwiadowca, no było to cięższe, no ale się udało, ledwo, zobaczcie, minus 1000 HP, no my tutaj 610 tysięcy, Także dosyć słabo. Jeszcze sobie raz zerknę, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o kryty. No tutaj bez kryta, tutaj krytyk. Tutaj też bez kryta. Tutaj krytyk znowu. No i on w ogóle krytyków nie walił z tego co widzę. Więc no mówię, no nie było to wcale takie proste. No ale jak udało nam się jego pokonać, to od razu przy okazji tego Wacława żeśmy sobie pokonali. No bo to też jest wojownik. No i jeszcze słabszy od tego, którego pokonaliśmy dzisiaj. Więc tak to po prostu wygląda. No tu też na pewno sporo uników i tak dalej, ale to padło dosyć szybko, więc myślę, że nie ma co oglądać. Tutaj jeszcze 288 milionów, jeżeli chodzi o expa, tutaj już 395, no i za niego już dostaliśmy 300 milionów, więc tak to po prostu wygląda. No i tak jak wam mówiłem, prawie 2,5 levela za niego wpadło. Dobra, to by było chyba na tyle, pokazałem wam tak naprawdę wszystko, co chciałem, jeżeli chodzi o tego druida. Tak więc ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Na ten moment, tak jak mówię, przestój, jeżeli chodzi o druida, bo tam inne postacie też czekają, więc coś tam pewnie sobie ponagrywamy w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o druida, przestój, no bo teraz twierdza. No jak widzicie, lożki idą ciężko. Jeszcze tą wieżę, może wiecie co, jeszcze tutaj, jak mieliśmy i tak do stówki grzybów sobie zjechać, to może jeszcze tą wieżę. Zawsze to jest dodatkowy procent do golda zawki, a ja tą mawkę będę robił dopiero wieczorem, więc no zawsze to jest na plus, nie? Jakby nie było, zawsze też troszkę golda nam poleci, także możemy ją tutaj jeszcze delikatnie docisnąć. No mówię, tą 80 bym chciał, żeby pękła, no ale chyba to nie jest wcale takie proste. Kto to jest w ogóle? To jest zwiadowca, no to on powinien jako tako nam paść. No ale kurde, na 265 levelu już do 80 wieża, no to jest naprawdę wow. Zwłaszcza, że zamykamy ją przeważnie na około 315-320. Teraz mi się wydaje, że będzie to o wiele szybsze. No ale tak to po prostu wygląda. No mówię, tego golda z tej wieży, że możemy inwestować w siebie tylko i wyłącznie, no to jest naprawdę bardzo, bardzo duży boost. Dobra, tu coś na inteligencję dla Magusia, więc akurat super. No i czy my tą 80 uda nam się ją zamknąć? Zobaczmy. To jest kto? To jest wojownik znowu, więc może udałoby się tą 80 pyknąć. No mówię, no na pewno jest to przydatne. Dobra, no jeszcze te powiedzmy 20 grzybków na nią, jeżeli się nie uda. No to trudno. Wyszedł prawie odcinek, sorki w ogóle. Wyszedł prawie odcinek półgodzinny, więc fajnie. No na początku się trochę rozgadałem, no ale nie było już jakiś czas tego druida, więc no dobra, nie udało się. Nie było już jakiś czas tego druida, więc wiadomo, też trzeba było wam popokazywać, co tutaj się pozmieniało, no bo regularnie jest grane. Tak więc tak to po prostu wygląda. No 265 level, uważam, że wynik dosyć dobry. Zobaczmy jeszcze Rotaxa, jak on tutaj stoi. Hemoridor ma trójeczkę, czyli tak jak my, wieżę ma 3 dalej, tak? Tak, dokładnie, trzyma wieżę wyżej. Więc tak, 13 piętro 10, jest teraz 6, szkołę ma 2. Szkołę ma 2, poczekajcie. Aha, czyli on pokonał ten kapelusz, dobra, no ale to i tak nie da tam za wiele expa, więc nie ma sensu w ogóle tego klikać. Tutaj mnie bardziej interesuje mrok tak naprawdę, bogów też ma 2. Tornado 266, a my mamy które? 2-4-5, no to widzicie, Tornad 20 do niego tracimy, także no sporo. Karuzela, no to wiadomo, Świątynia ma 6 i Piramidę ma 2. Czyli zobaczcie, no tutaj ma 2 więcej, tutaj ma 2 więcej, no i tu ma 3 więcej, bo zamknął, nie? Także no trochę expa jakby nie było w tym wszystkim siedzi. No ale dobra, to wszystko jest do odrobienia. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za odcinek, mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to standardowo kciuk w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i w opisie zresztą tak samo. No i tyle, mówię, subskrypcja z dzwoneczkiem, kciuk w górę, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Dziękuję raz jeszcze za odcinek, za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.